on a champion, a champion. I got tons of soul on my true collective blog. Cześć wszystkim, ja jestem Monika i witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym ze sklepu Primark. Mam tu dwie duże torby z zakupami, które zrobiłam w dwóch turach. I pokażę Wam dzisiaj, co możecie kupić w Primarku, czy to się opłaca, czy to jest dobre jakościowo, ile kosztuje. Z tego co wiem, to Primarka niestety jeszcze nie ma w Polsce, ale wyczytałam, że planują otwarcie na wiosnę tego roku. U nas z Primarkiem to jest tak, że albo się go kocha, albo się go nienawidzi. Ja Primarka bardzo lubię. Jest to dobra opcja dla ludzi, którym szybko wszystko się nudzi, tak jak mnie. Otóż z tych rzeczy, które kupiłam teraz, mam nadzieję, że dam radę złożyć dwie stylizacje, które będę Wam mogła pokazać. Oczywiście na bieżąco będę przymierzać te rzeczy, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak one na mnie wyglądają. Zacznijmy od bluzy. Cena tej bluzy to 12 funtów, czyli naprawdę niedużo, bo jest fajna jakościowo, jest przede wszystkim inna. I widziałam podobne bluzy w sieciówkach i są one dużo, dużo droższe. Ja mam tą bluzę w rozmiarze M. Ja lubię rzeczy takie luźniejsze, bardziej oversize'owe. Następną rzeczą jest Tatsudo. Kosztowała mnie 5 funtów. Ma paseczek. Jeszcze jej nawet nie otwierałam. Jest tu paseczek. Na pewno zmieści się telefon. Tak, telefon, jakiś mały portfel. Na pewno wejdzie. Rybeczka prezentuje się tak. W podobnym kolorze. Kupiłam buty. Buty są z wyprzedaży. Za całe 5 funtów. Przecenione były z funtów 18. Mam je w rozmiarze 6. To są atrapy? A, to są atrapy. Następną rzeczą w samym odcieniu. Jak ją zobaczyłam, to się zakochałam, nie mogłam jej nie kupić. Można ją nosić na łańcuszku. Torebka prezentuje się naprawdę pięknie. Myślę, i do jeansów, i do sukienki będzie wyglądać super. Cena tej torebeczki to było 6 funtów, niestety metki nie mam, bo była to ostatnia sztuka. Mam jeansy. Jeśli chodzi o jeansy w Primarku, są bardzo dobre jakościowo, jeśli chodzi o wyższą półkę cenową, bo można tam kupić spodnie po 6, po 5, po 10 funtów. Te kosztowały mnie funtów 15, są w rozmiarze 10, bo mam jeansy, muszą być jednak lekko luźniejsze. I są w tym typowo vintage'owym kolorze jeansu. Są naprawdę przepiękne. Następną rzeczą, którą mam, są to spodenki Sarko Scholzy. Jeśli chodzi o te spodenki, zawsze kupuję je w Primarku, bo kosztują tylko 2,50. Jeśli chodzi o jakość, są dość dobre, albo nawet bardzo dobre, nic nie prześwituje. I fajna jest to opcja na wakacje, do oversize'owej koszulki, na spacer do szkoły. Gdzie tam sobie chcecie. Co tu jeszcze mamy? Mamy następną torebeczkę w podobnej stylistyce do tej poprzedniej. Jest ona bardziej sportowa. Na grubszym pasku. Cena tej torebeczki to 8 funtów. Jest równie piękna jak dwie pozostałe. Nie wiem, jak to się stało, że w ogóle kupiłam 3 torebki, ale w tym miesiącu w Primarku naprawdę mają bardzo dużo fajnych torebeczek. Przeróżnych, jak i plecaków. I telefon się na pewno zmieści, zaraz sprawdzimy. No, na styk. Telefon się zmieścił, ale niestety nic więcej. Mamy tu topik. Kupiłam go myśląc o małym jeansach, fajnie będzie wyglądał jak włożę go w środek. Jest on w rozmiarze S, kosztował 6 funtów. Jeśli chodzi o materiał, jest bardzo fajny, milutki, a więc na pewno będzie się fajnie nosił. Fajna opcja do jeansów czy do krótkich spodenek na wakacje, sami ocencie. Jeśli chodzi o rzeczy z Primarka, ja powiem Wam tak, że
Moje pierwsze zakupy 16 lat temu zrobiłam w Primarku i mogę powiedzieć, że przez ten okres czasowy, jeśli chodzi o gatunek, zmienił się on bardzo mocno. Rzeczy są droższe, ale są dużo lepsze. Śliczna opaseczka kosztowała tylko 2 funty, nie mogłam się powstrzymać, żeby jej nie kupić. Jest fajna, vintage'owa i myślę, że będzie dobrze wyglądać do tego białego topu i tych mam jeansów. Teraz wam to założę, pokażę jak wygląda. W sumie to się tak za bardzo nie widzę, jedynie w kamerze, ale myślę, że da się coś z nim ogarnąć. 1,50 za koczyczki i 2 funty za przepiękny złoty łańcuszek body. Ostatnio bardzo modny odcień. Wziąłam go w rozmiarze XS, ponieważ rozmiar S wydawał się dość duży. Zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądać, ale myślę, że prezentuje się bardzo fajnie. Zresztą tak jak mówię, sami zaraz ocenicie, zobaczycie. A, kosztował mnie 6 funtów. O, jest następna opaska. Przepiękna. Nie wiem, czy widzicie to, ale jest naprawdę boska. Kosztowała jedynie 3 funty. Jeśli chodzi o te koraliki, są one mocno przyczepione, nic nie odpada. Kurde, naprawdę fajna. Myślę, że definitywnie warta swojej ceny. Bo widziałam takie w sieciówkach typu Zara czy Bershka, jak byłam ostatnio w Polsce, i były naprawdę dużo, dużo droższe. Następną rzeczą jest topik. Topik na cienkich gumowych ramionczkach, elastyczny. Taki w sumie crop top w rozmiarze XS. Kosztował całe 3 funty. Myślę, że dobra sprawa do jeansów. Adidasów, ja w ogóle noszę jeansy cały czas. A więc jak dla mnie to super sprawa pod kurtkę, pod bluzę. Zwykły topik, elastyczny, groszowe sprawy też. Cena to 2,50. Rozmiar XXS, bo wydaje się dość duży, jest też bardzo rozciągliwy. Kupiłam go z myślą o sukience, która jest bardziej skóropodobna, matowa, z tyłu z ekspresikiem na ramionczka. Myślałam właśnie, że fajnie będzie wyglądać z tą koszulką, ewentualnie coś w tym stylu, to jakiś krótki botków Adidasów czy Vansów. Naprawdę będzie wyglądać fajnie. Co my tu jeszcze mamy? Okulary, właśnie. Okulary. Słuchajcie, jeśli chodzi o okulary, to Primark jest najlepszym miejscem. Jest ich tam od groma. Ten Primark, który tu mamy u nas, jest nie aż tak duży jak w większych miastach, ale da się też kupić fajne rzeczy. Jeżeli czasem samo oglądam Hole Dziewczyn, na przykład zobaczę coś i mówię, wow, idę to kupić, idę do naszego Primarka, niestety tego nie ma. A Primark nie robi wysyłek, czyli nie można zamawiać rzeczy online, niestety. Okularki prezentują się tak. Myślę, że za cenę 2 funtów to naprawdę dobra sprawa. Są dobre jakościowo. Myślę, że niełatwo je złamać czy zgiąć. Fajne do różnych stylizacji czy do zdjęć. Widziałam właśnie dziewczyny w tych, zaraz wam pokażę, jak to ściągną oczywiście. W ogóle jestem trochę zestresowana, bo to w sumie pierwszy filmik, z którym gadam. Mam nadzieję, że następne filmiki będą lepsze, tak się prezentują drugie. Myślę, że fajna opcja do zdjęć, choćby nawet, jako wykończenie stylizacji. Nie wiem, jak wam się podoba, piszcie w komentarzach, ale myślę, że warte ceny. Zresztą jak wszystko w Primarku. No nic, to chyba było na tyle. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Proszę o zrozumienie. Nie bądźcie za bardzo surowi. Tak jak mówiłam, mam nadzieję, że lepsze będą wkrótce. Będę może bardziej rozmowna, mniej zestresowana. A jak na razie to dziękuję bardzo, że byliście ze mną. Pozdrawiam was gorąco i widzimy się w następnym filmiku. Pa!